Dzień dobry, poniedziałek, 21 sierpnia. Na dworze, jak jest, to widzicie, część nieba czysta, część zachmurzona, ale ogólnie powiem wam, jest ciepło. Witamy się z wami z Zakopanego. Piękny widok na Giewont. Startujemy z tym dniem. Jakie planety wam powiemy póki co? Idziemy, dzień dobry, Miaśka. Idziemy na śniadanie za chwilę. Łóżka już ogarnięte, wszystko zrobione. Także wszystko ładnie się prezentuje. A póki co idziemy do Marzenki. Dzień dobry. Dzień dobry. Sąsiadko. Sąsiadko. Tak, zamykam, już idziemy, nie? Już idziemy? No pewnie, a co? Po co się idziemy? Tak, już jest 18 po, do 11 śniadanie, także trzeba się ogarniać. I jak się spało? Dobrze, nawet spoko było. Dobrze. Nie, no fajnie, fajnie. Dosyć duszno było, nie? Później, bo my wyłączamy klimę, ale to... No bo ja nie jakoś nie umiem spać z klimatyzacją. No, ja też wolę, ale... Znaczy, dzisiaj chyba otworzę okno, powiem ci. Tak? Na noc, no. No, ale bez sensu, że otworzysz okno. Tylko, że nad ranem... Te kotary. Ale nie, no, przejdzie gdzieś tam, nie? Pod spodem. One tak jak to. Ciężkie, także to myślę, że będzie i tak. Bez efektu. Także, no fajnie. I w ogóle miło jest, bo ja byłam teraz na balkonie. 23 stopnie pokazuję. I jest bardzo sympatycznie ciepło. No jakieś tam pochmurne niebo troszeczkę jest, ale jest bardzo miło. Dzisiaj spędzamy dzień tutaj, na dole, nie? Muszę ogarnąć, jak to tam jest z zakupem tych biletów na Kaspi. Tak teraz patrzę na tą twoją koszulkę. Ładna, kolorowa. No bardzo, ale o. Takie ma nie jakieś, nie ten. Nie klimatyczny. A wiesz, że mam dużo takich koszulek? Oni mają właśnie dużą taką dużo serię. Tylko ja ci powiem, że to się zlewa w taką całość i jak jesteś, jak idziesz, nie? No, to jakoś tego, to musisz się przyjrzeć i wtedy... No i o to chodzi. No. Dobra. Życie, nie? Jakby nie było. Dobra. Idziemy na śniadanie, zabieramy was ze sobą i widzimy się już albo w drodze, albo na miejscu. Startujemy od słodkiego. Proszę bardzo, jakie piękne donaciki. No ładnie. Wybór ciast, różnego rodzaju croissanty, mini muffinki, czy mikro nawet bym powiedział. No idziemy dalej. Ciasto bananowe, które nas zainspirowało do przepisu. Owoce, jogurty. No powiem wam, że tu akurat w tym hotelu to wybór na śniadanie jest tak potężny, że gdyby się chciało to przejść, to jest nierealne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wędliny pod różną postacią, różnego rodzaju. Sery, ryby, naprawdę tego jest dużo. Idziemy w nabiał teraz, sałatki, nie, to nie są sałatki, pasty właśnie, hummus, szan, guacamole muszę spróbować, no i warzywa z owocami oczywiście. Także bardzo duży wybór, no i przechodzimy w strefę ciepłego, czyli jajecznica. No i mamy ciąg dalszy, tu mamy pankejki. Patrz, jak szuka. O, trzeba spróbować. O, ładnie wygląda, no. Dużo warzyw. Tu jeszcze są jakieś omlety z warzywami. I tu są pieczarki, bekon kiedyś był. Można sobie oczywiście również zamówić. Nie, to nie są pieczarki, jest chyba taki. Nie, tu jest omlet? Nie, to jest taki tost francuski. A, to ja myślę, że... Ja wziąłam sobie jeden taki, aha. On jest zapiekany. Taki. No i oczywiście można tam sobie też... jajecznicę, co uczyniłem, bo jestem ciekawy, jak będzie smakowała tym razem. Dobra, ja zabieram się za nakładanie i widzimy się już, jak coś wybiorę. No i proszę bardzo, u mnie na talerzu kolorowo. Dużo wędlin wziąłem, bo mnie bardzo ciekawiły, co to są za jakie wędliny. Wyglądały smacznie, zobaczymy. Sery, warzywa, no i jajecznicę sobie zamówiłem z cebulką. Czerwoną, białą i boczkiem, tak? Tak. Z szynką. Nie, boczkiem. Tu pieczywko, Marzenka jakieś brownie wzięła. Ale to jest gluten właśnie free. Brownie bezglutenowe. Jestem bardzo ciekawa, bo ostatnio jak to mleko bezglutenowe kupiliśmy. Nie, bez laktozy. Ach, bez laktozy. No. Coś mi ten, a gluten to ja wiem co. W mące, a laktoza w mleku. Chyba tak. Czyli są tak, bo... To są osoby, które nie mogą jeść tego glutenu właśnie. Także gluten, który zobaczymy, jestem ciekawa smaku. A tu jest mój talerz. No jajecznica się różnie wygląda, widzisz? Moja, twoja z Bemara. Nie, ale ja wolę taką. Ja w ogóle wziąłam jeszcze sobie taki misz. Wziąłam jeszcze do spróbowania pastę jajeczną, bo ostatnio też mam na to takie branie, że porównuję. I twarożek i troszeczkę pstrąga. Wędzonego, nie? Chyba? Wędzonego, tak. Ale jak Michaśka widzi sobie guacamole nałożyła, no ładnie. Patrz, a ja nie nałożyłem tego guacamole ostatecznie. No nie, ładnie, ani szakszuki, muszę spróbować. A to jeszcze spoko, jeszcze zostało tyle dni.
że spróbujemy. Tak? No to zdaję. A to masz żona. O, także smacznego zajadamy. No naprawdę pięknie. Po śniadaniu czas na kawę, a do kawy dzisiaj słodkości. O, widelczyka sobie nie wziąłem. Muszę spróbować tego donacika. Jestem ciekaw, jak smakuje. Ten croissant jest chyba z jakimiś orzechami, coś mi się tak wydaje. Przynajmniej tak góra wskazuje. A to już ostatnio jadłem, nie? Dobre było. Oj, nie pamiętam. Ale ciekawe, czy ten donat i croissant są nadziewane? No nie wiem. Marzenka, proszę, jak to marzenka, diety tam musi być. Owoce. Tak. Pomożesz mi? Owoce dobre. Na farinie. Nie, jakoś jest z rana owoców nie za bardzo. Ciasto oczywiście zawsze, to mi zawsze wchodzi o każdej porze dnia i nocy. Dobra, bierzemy się za konsumpcję. Kręcę. Marzena mnie kręci, a tu proszę donacik. Jest nadziewany, minimalnie po minimalnie. Ale nie jest za słodki? Nie, ja ci powiem, bo nawet go nie czuć proszkę do pieczenia. Nie pierze w język. Czyli kolorowy, ładny. No bardzo fajna porcja, ale jeszcze wiecie co spróbujemy? Nie, croissanta potem, ale jak na coś, bo mi się nabiło, to coś. To mi wygląda takie ciasto marchewkowe, mi się wydaje. Marchewkowe z orzechami, no. No, marchewkowe zadaje się. I tu jest jeszcze cynamon chyba, czy przyprawa korzenna. Też można dać. Ale czy to jest marchewkowe? Jest. Marchewkę tu widać, ale bardzo dobre ciasto. No ja właściwie mógłbym tu przychodzić na śniadania w ciastach, bo tu jest taki wybór, że... No. A ktoś tu widać, jak nerwowo i się zakłysnął. No jeszcze Marzena mówi przekrytego croissanta, jak on wygląda. Musiałby go przegryć, ale nie, dobra. No, jestem ciekawa, czy na środku na dzień jak jest. Myślę, że ma orzechowe, ale popatrzcie, jak się zamknął wszystko. Dobra. Chyba coś jest, nie? No nie, spróbujemy, bo się zamknął wszystko. No? Orzechowe nadzienie bardzo dobre. Jakie jest lubiące. No i co, przepadłeś? No jest, do 11 jest już po 11. No to już koniec. No ale widzicie, po 11, a nikt nie chodzi, nie zbiera, nie? No to już przerabialiśmy. Na całe szczęście tylko taki jeden hotel jest. Pycha. My już praktycznie ogarnięci, zrobieni. Także za chwilę wychodzimy. Powiem wam, że rano było 23 stopnie z tego, co aplikacja pokazywała, widziałem. I było przyjemnie, ale teraz jak tu słońce się oparło, to ja mam wrażenie, że jest około 30, no. Ciepło się robi. I popatrzcie, te chmury rozeszły nad Giewontem. Także myślę, że dzisiaj będzie piękna pogoda tu w górach, w Zakopanem. Będziemy korzystać. Myślę, że za jakiś czas pojawimy się tam na Gubałóweczce. No a tak jak już wspomnieliśmy, jutro jest taki plan, żeby się wybrać albo na Kasprowy, albo do Doliny Białego. To jeszcze nie wiem gdzie co, no bo wiecie, zależy to od pogody, nie? Jak będzie jakaś taka niepewna, no to wiadomo, że tak jak na jeszcze można się wybrać na Kasprowy, bo w razie czego się jest gdzie schować i zjechać szybko w dół, tak w przypadku Doliny Białego nie będziemy się tarabanić, bo to... No i teraz Michasia zdała nam jakąś zagadkę. Gdzieś wyczytała. I pytanie jest takie. Nie, to nie jest pytanie, zadanie. Oddziel cukier biały od brązowego. Tak, tu na tym talerzyku jest. Ja miałem pomysł, żeby to zdmuchnąć. Ale patrz, to musisz... Nie, dmuchnąć nie. Ale nie zdradzajmy jeszcze. Ty wiesz, jak to zrobić? Znaczy, wiem. A ty wiesz, jak to zrobić? Nie, tu jest jakiś machnion, tu jest jakiś knip. Powiedzieć. Nie, jeszcze nie, bo ja słuchajcie, myślałem tak. Herbatanie. Bo ja mówię tak, bo to dała słodzik, mówię, i tu nie ma... Nie, to jest cukier. To jest cukier, no ja wam powiem, że nie wiem. No to jak byś to zrobił? Ha. Chyba się zastanowimy, a jak wy macie jakiś pomysł, to piszcie co i jak, bo... Bo mamy zagadkę, tak, a nie chcemy się poddać. Jak to było? Z tym pożarem. Słuchajcie, Michaśka wam za chwilę powie, bo ja wam tego nie umiem tak powiedzieć, bo mi się język plącze, nie wiem czemu. Ale żeby nie było, wszystko jest okej. Okay. Tylko, że po prostu jeden taki ten... Nie no... Że był pożar i były... To poczekaj. No to Michaśka wam mówi zagadkę. Więc tak, w budynku były dwa pomieszczenia. W jednym drogocenna biżuteria, w drugim pieniądze. Pewnego dnia tam był pożar i... Przyjechała policja. I które pomieszczenie jako zgaszam jako pierwsze? I to powiedziałeś, że z biżuterią. A ty co byś powiedziała? No właśnie, ja tu chciałam powiedzieć, co Michaśka w odpowiedzi dała. Tak? No bo mnie coś tu... Policjanci przecież nie gaszą pożarów. No.
Tylko, że Michasia mi to tak szybko powiedziała, nie jak wam. Jasne, Marek, że a co z tym cukrem, to ja nie wiem. No, ale to według mnie jest łatwe, no. To jest łatwe? No, jak patrzysz. Słuchajcie, ja mam na to patrzeć i to jest łatwe. Tak? No to cicho. Ale co to ziarenka to musisz? Nie, to nie działa to. No wiesz, jak to pokazać ci. Nie, naprawdę. Dobra, w drugim wejściu, w kolejnym wejściu będzie. No to Michaśka w takim razie nam zdradzi, jak to zrobić, bo powiem wam, że ja nie mam pojęcia. No chodź, tu jest. Gdzie? Trzeba dzielić cukier od cukru. Chodziło te zarzutki, jak to na Boga leżało. Ale to nie leżało obok. Ale to leżało obok, musisz oddzielić cukier od cukru. Ty to rozumiesz? No tak, no to jest właśnie takie, wiesz, no. No patrz, teraz masz laga. No, ale tu nie było tych żadnych... To leżało obok, dlatego bo ty brałeś ten talerz i to chodziło o to, żeby oddzielić cukier od cukru. No takie to są wieszki. Nie, no to... No i widzicie, i ja podchodzę do tematu bardzo poważnie. I stwierdziłem, że trzeba na talerzyku oddzielić. A to trzeba podejść właśnie tak z przymrużeniem oka. Tak jak z tą policją, no policja nie gasi pożaru. Dobra, idziemy, wybieramy się, zagadki już zrobione. Towarzystwo Złotych, ale ja słuchajcie wam coś powiem. Ja wiedziałem, że ja się będę pakował. Ja wam powiem, że wczoraj miałem takie spodenki, takie na gumce, czy ze sznurkiem to są. No i wiecie, pojechaliśmy przyjaźni. Ja cię zaokładam moje standardowe, krótkie spodenki jeansowe. No i czego nie ma? Nie ma paska. Nie ma paska, spodnie mi non-stop z tyłka zjeżdżają, po prostu muszę je podciągać, no. I tak się załatwiłem. Chyba będę musiał odwiedzić jakiś sklep po drodze, bo średnio będzie bez tego. Ja tak nie lubię. No widzicie, potem ktoś mi napisze, że ja dużo jem. No dużo jem, a mimo to mi spodnie zjeżdżają, no. Co ty na to, Marzenko? Marzenka nic na to nie powie. Tak to już jest. Dobra, idziemy. No i udało się nam wyjść, 12.24. Trochę to czasu zajęło, no ale tak to już niestety bywa. Wszyscy wszystko mają przygotowane? Tak. Tak? Marzenka też wszystko zabrała? A widzę, że się przebrałaś. Parasol, okulary, tak. Nie no, parasol chyba nie będzie ci potrzebny. Tak myślę. Bardzo ładnie tu jest zrobione to, nie? Robi wrażenie. Tyłem? Jak tam chcecie? Co jest? Nie! Okulary gdzie ja mam? W plecaku. Dobra. Okulary myślę się przydadzą. Im przełączyć jest. Bo słońce daje czadu. Ale tu jest chłodniej, nie? Niż na balkonie. Marzena z Michasią wpadły do sklepu. Zobaczcie jaki sklep. Z minerałami. To może oznaczać tylko jedno. Że to będzie stały punkt na mapie Zakopane. Jakie tu są cudeńka? No może znaleźć coś fajnego. O, proszę, ładnie. Kwarc. Kryształek górski też ładny. Jaśka ma z różowym kryształem górskim butelkę właśnie na wodę. Marzeny Michasi. Nic, właśnie oglądam pajączki. No, ale średnio. Dobra. Nie moje klimaty. Nie? A Marzenka coś wybrała? Nie, oczopląsu można dostać. No tu tego tyle jest, że ja wam powiem, że nawet nie jestem w stanie pokazać. Bo musiałbym tu tak kółka po kółce wam pokazywać. Naprawdę. A tam po drugiej stronie też jest taki sklep, nie? U nas też. Nie ma. U nas nie ma? Nie kojarzę w Katowicach. Dobra, idziemy jeszcze tu zobaczyć. Jeszcze inna młoda, ale nie było. On wziął ten kolorowy. No to jest piękne. I taką czarną bransoletę, to? I taką czarną jeszcze kurwaną. Ale ładne bransoletki, nie może, no? Taka drobnica, ale ja wam muszę pokazać. Popatrzcie, skamieniałe drzewo. No wygląda to niesamowicie.
Szkoda, że w takim małym kawałku, ale coś pięknego. No cena też piękna, 1600 zł. Wiek około 65 milionów lat. No, to jest jednak to. Tu też ładny okaz, taki duży. A ty jaki wziąłeś? Cena już 1800. Duże, powiem wam, są najładniejsze. Tu mamy już za 2000. Piękny. No ale za 350 też można coś kupić ciekawego. A co, jak ten 3000. Widok na Giewont. A my dotarliśmy już na miejsce. Mianowicie to się nazywa, zapomniałem, szczerze powiem, ale Marzenka nam odpowie za chwilę. O, Marzenka, jak się nazywa tam? Wow, ale ładne te mydełka. Ale zobacz, tutaj też masz... Dzień dobry. Strzał wiadinka, dobry. Mądrość. Ja nie wiem, o co tu chodzi, że jak się umyjesz, to jesteś mądrzejszy? No oczywiście. Nie, spokojnie. To są przypisane nazwy. Znaczy tak, bardzo prosta jest zasada. Mydło nazywa się spokój z lawendą. Z tego względu, że olejek lawendowy to jest olejek na wyciszenie do poduchy. To no jest proszę, nie? Wybrane trzy zapachy. Każdy naturalne ma swój. Naturalne perfumy w kremie. A dlatego trzy, no i w sumie każdy ma swoją. Dycha swój na zapach. Osypko, powiedzmy. Black Magic, ty co masz? Ja mam orchideę. Orchideę, a Michaśka wzięła wanilię. Nie wiem, czy to jest tak w linii prostej. Ale bardzo ładnie zapakowane. Trzeba przyznać. Gdzie to zostało, to zostało. Dobra. Także pierwsze zakupy zrobione, co prawda nie związane z, jak są mi, Zakopanem, ale ja wam zapomniałem powiedzieć, jak się nazywa to wydarzenie, a Marzenka to pamięta. Też nie pamiętam. Festiwal, czekajcie. Ziem górskich. A, no właśnie. Dobra, jakoś tak, nie? Ale folklorystyczny, ale tu jest wszystko. Tu jest, widzicie, Podlasie, tu były jakieś tam ten naturalne. Jak to powiedzieć? Czekaj. Kosmetyki naturalne. Tu są jakieś włoskie, słuchajcie, oliwki, jakieś a takie rzeczy. Także ja się teraz przełączę na te stoiska, które tu można znaleźć. No wszystko, od koloru do wyboru. Zabaweczki, jedzonko, nawet są antyki, proszę bardzo. Bardzo ładne niektóre rzeczy są. O, takie cudawianki można sobie też kupić. A wiecie, że ja taką laskę miałem, Marzyna? Od mojego dziadka, tylko ja nie wiem, gdzie ona już jest. W komórce. I z tego, co kojarzę, to właśnie te blaszki się zdobywało w schroniskach górskich. I później się na takiej lasce montowało. Także takie cudeńka. O, tu jeszcze jakiś targ staroci jest. Słodkości. No tu się można zanurzyć w słodkościach. Bardzo fajne miejsce, powiem wam, takie wydarzenie. George? Widzisz George'a? No mi to bardziej, no fajne. Tu już biżuteria, taki typowy handmade. Tu zobacz, jaki masz klimat, tu też. No tu przez tą szybę średnio, ale tak ładne rzeczy. Podobnie jak na jarmarku. No coś innego, w sklepie ciężko kupić takie rzeczy, nie? Na pewno. Już dotarliśmy na Krupóweczki, teraz idziemy kupić bilet na kolejkę na Gubałówkę. I się tak właśnie zastanawiamy, czy w tym automacie nie kupić sobie od razu biletu na jutro na Kasprowy, bo powiem wam, tu jest dużo wygodniej. Kupujecie na konkretną godzinę, na dzień. Jutro podchodzimy pod tą... O, myślałem, że nieczynne. Jutro podchodzimy i od razu wchodzimy, wjeżdżamy. Także, co nie działa? Jest. Gubałówka. Nie, no Gubałówkę sprawdźmy na razie ten. Kasprowy? Mhm. Nie, z tego co kojarzę, to ma... Kupisz przez... No, tutaj. A czy to są łączone? Na jutro? Dalej. No, no raczej... Góra, dół. Góra, dół. Dwa normalne. Dalej. A jest. A, wybierz godzinę. No ja mam 14. Bilety na Kasprowy kupione. No cena...
No cena nie jest mała, 367 zł. Góra, dół, dwie osoby dorosłe, jeden bilet drugowy. Sporo, nie? Ale no. Ale myśmy osadzili kilka lat temu, z tego co ja kojarzę. Tak, kilka lat temu. A tu ile? Dalej. A teraz gubałweczka, 98. No to to nie wychodzi. Góra, dół, normalne, no, ale to jest dużo niższe, nie? Dalej. Kupujemy, nie? No tak, bo jedziemy teraz. Aha, musisz zaakceptować regulamin. Także bilety kupione, jutro będzie gastrowy wiel. Nie ma, zmiłuj się. Dzwonek dzwoni, jedziemy. Jedziemy w górę. Ale powiem wam, oblężenie na kolejkę małe. Ja pamiętam czasy, jak tu było, nie? Jeden na drugim, jak po szerce byliśmy. Ale dzisiaj spokojnie, kulturalnie. Nie ma dużo ludzi chętnych, co chciałem wjechać. Albo już co na górze. Albo, nie wiem. Koszt przyjazdu góra-dół chyba normalny, ulgowy 98 zł. No więc tanie chyba. Drogi są piękne. I za chwilę tu będzie nam się wyłonić panorama Tatr. No i było warto przyjechać. Na górze powiem wam piękny widok, ale oprócz tego jest chłodno, znaczy chłodno, przyjemnie, jest chłodny wiaterek. Chociaż słońce tak grzeje, ale nie odczuwa się tego jak na dole. Nie wiem, gdzie tam Marzenka mi znikła. Gdzie mama? Mama gdzieś poszła. Także idziemy teraz przed siebie. Pochodzimy po gubałóweczce. No tu raczej na chwilę zamilkniemy, bo jest problem z zasięgiem. Tu jest jeszcze ok zasięg, bo jest nadajnik, przekaźnik, ale tam już potem jak się idzie głębiej, to już jest coraz to gorzej, więc potem już z doświadczenia wiem, że nie ma co nic wysyłać, bo tylko mi bateria pada, ale póki co widokiem. No i mamy piękny widok na całą panoramę Tatr. Ostatnio widzieliśmy go kiedy? Wiosną, w maju. No, pod koniec maja, jak byliśmy tu. I wtedy się właśnie wspominaliśmy, narodził pomysł, żeby jechać do Lublina. W tym miejscu właśnie. Piękne miejsce. Ja wam jeszcze pokażę, jaka jest kolejka do tej zjeżdżalni grawitacyjnej. Tam od góry tego znaku to się tak ciągnie, ciągnie, ciągnie w dół. I z tego co widziałem, przyjazd chyba 58 zł kosztował, nie? Czy coś takiego? Nie wiem, ale no szybko to idzie, bo to wiesz, cyk, cyk, cyk. Wagonik następny, za wagonikiem, następny, no. Następny. Bo to jest chyba tylko jeden zjazd. Oj, tak potem można sobie myknąć. No fajna atrakcja. I z powrotem jesteś, nie? No fajnie, a dzieci widzisz, korzystają, nie lubią. Dorośli też jeżdżą. No tak, także dzieci z dorosłymi. Chociaż jak się nie mylę, aha, tu gdzieś zjeżdża w dół, tam jeszcze jest kolejna rynna. Raz, dwa, trzy. I chyba koniec tam w górę już podjeżdża, tak mi się wydaje. Chociaż z tego co widzę, ten wyciąg trochę tam jeszcze w dół idzie, to chyba nie, jedzie w dół. Dobra, idziemy na górę. No powiem wam, że ludzi na gubałówce dużo. Może tu akurat przed nami tego nie widać, bo akurat takie okienko jest, ale tam dalej, o i proszę, mewy, nie mewy, są gęsi, pipy tu rządzą, nawet widzieliśmy różową wersję, ale i tak nic nie przebije, ja uważam, mewy, srewy, to jest hit chyba dla nas. No i proszę, gęsi, rozmiary od malutkich po wielkie gęsiory. Oczywiście klimaty góralskie muszą być. Także my idziemy dalej za Marzenką. W kierunku butorowego wierchu. Taką gumkę chyba kiedyś sobie kupiłaś, tak, nie? Tak, kupiłam w maju. A Miaśka sobie już coś kupiła, ale co kupiła, to zobaczycie na jej vloga. Tak jest. Ja już się, coś mi się język dzisiaj plącze, nie szczerze. Ale taka owca kiedyś była chyba, nie? No i tu jest przekrój pip. Chociaż są jeszcze mniejsze. Można znaleźć. No ta duża jest fajna. W tamtym roku królowały koty, dalej zostały. Kiedyś mi się osobiście te torby podobały. Mówię Marzence, kup sobie taką, ale jakoś Marzena się nie zdecydowała. Co to jest? No tak od razu jak w Gdyni, nie? Tam na bulwarze też można kupić takie różne dzielnictwa. Dobra, idziemy za Marzenką. Magnesiki. No, w sumie magnesu jeszcze nie kupiliśmy w tym roku. Kupiliśmy, w maju kupiliśmy magnesik? Bo nie kojarzę. A, tak, coś tam jest. O,
jutro będzie chyba. A myśmy taki kupili w maju, pamiętam. Kasprowy wierch. Tak, jutro kasprowy wierch, ale to już wiecie. Dobra, Marzenka coś tam ogląda. Marzenka coś tam kupuje, czy ogląda, nie wiem, za chwilę się dowiemy. A ja tylko rzucę okiem na to, co tu ciekawego. To jest fajne. Ten właśnie kapelusik. Ten kapelusik, no fajny. No i co tam, Marzenko, ciekawego tu jesteś? Właśnie pod koszulki, ale akurat nie po mnie. Takie? Nie, nie. Była inna, ale... Ale nie. Nie była w moim rozmiarze. O, no to jest, już problem. No to już jest, wiesz, to jest mój problem. No twój. Tak. Już tak to bywa. Gdzie idziemy? Prosto, nie? Tak. Kiedyś to by była kawa. Nie, dzisiaj nie da rady. Najlepsza woda. Nie mam taką gazowaną. A u mnie lemoniada, ale powiem wam, że bardzo dobra. Myślałem, że na syropie, nie? Ale widać, że są owoce, widać ten miąższ na górze. Pyszna, już próbowałem. Tylko, że Marzenka mówi, że ma porcję. Chyba jeszcze jedną kupi. No, wygląda na taką... To będzie 0,2 chyba, jak się nie mylę. 250 może, nie? No, coś koło tego. Jest? 2/3, czy co? A to nie, to jest tu duże 2/3. A tu nie ma pojemności. Dobra, nie będziemy, słuchajcie, latać z tym. Ale pyszna i że można się... No, odchodzi też rzecz, nie? Naprawdę dobra. To powiem wam, że tak jak wczoraj piliśmy lemoniadę w zapiecku, to była słaba, bo z syropu, bo to piecze od razu w język i to czuć. Wiem, za chwilę ktoś napisze, to zrób sobie sam w domu. No, w domu sobie zrobię. Zatem ja piję moją lemoniadkę, kupię sobie za chwilę drugą, a ja wam tylko powiem, że wy te kafelki widzicie z małym poślizgiem, ponieważ w miejscu, gdzie już jesteśmy, zasięg jest tak słaby, że ja to sobie dodam wszystko, jak już będziemy na dole, także sorry, ale tu niestety tak trzeba. A jak ktoś nie chce zaległości mieć, no to też zapraszamy na daily vloga, tam wszystko macie na bieżąco w jednym ciągu. A to chyba będzie taki wyjątkowy, powiem wam, daily vlog łączony z dwóch dni, czyli dzisiejszy dzień to jest tu 21 i 22 sierpnia. Pyszna lemoniadka, chłodzimy się, idziemy dalej. W kierunku butorowego wierchu. To jest ciepło mi się, wiecie, tak robię. Nawodnienie, idziemy dalej przed siebie. Ale powiem wam, że tu zawsze lubię przystanąć i popatrzeć na coś niesamowitego. Ja to może to jest bliżej. Pięknie się te góry prezentują w tym słońcu. Te delikatne chmurki. Super. A tam proszę, Marzenka z Michasią już uciekły. No i wracamy w dół do Zakopanego. Było bardzo pięknie. Pogoda trochę się coś zepsuła, powiem wam, jakieś chmurzyska po prawej stronie naszły. Podobno ma padać 50%, tak mówię, po miejscowi, ale zobaczymy, co z tego będzie. A teraz mać na jedzenie. I powiem wam, że dzisiaj wpadnie nowy temat, mianowicie, nie wiem, jak się zadbarno. Pierwszy raz to będzie, podobno smacznie się okaże, ale i się bez nagrania, dzisiaj tak powiem, prywatnie. Marzenka tu za mną się śmieje. Marzena to jest turysta, proszę, przygotowany. Czapeczka, okularki, wszystko. Parasol nawet. Ale mi uszy przytyka. Jedziemy. No i dotarliśmy na miejsce. Tu jacyś muzykanci, pokaz. Ciekawie, ciekawie, powiem wam. Ale chyba pójdziemy do środka przed ze mną, Marzenko. Bo nawet przyjemnie jest na dworze, nie? Chyba, że coś te chmurki, bo popatrzcie. Robi się kiepsiutko. No i proszę, jak ładnie. Dziewczyny idą już na górę. Tu jeszcze kątem oka na pokaz. A ja wam powiem, że pamiętam, jak to budowali, nie? Raz jest tam, raz jest tu, nie wiem, czy są dwa? Wiesz co, nie wiem, kiedyś było w centrum przy Krupówkach. Ale ładnie zrobione, powiem wam. Nowe dopiero co. Jeszcze zimą było zamknięte, z tego co kojarzę. No. Dobra, idziemy na widok.
idziemy na górę, na widok. No, ludzi niedużo, powiem wam, wręcz pusto bym powiedział. Zaglądamy do karty, ale bardzo ładnie karta zrobiona. Co my tu mamy? Aha, czyli piwa, bo to chyba browar jest nawet. No tak, restauracja i browar. No to zobaczymy. Przekąski, przystawki, sałatki nawet. No jestem ciekawy. Dania główny. Pierś z kurczaka zagrodowego, pstrąg. Wczoraj był na obiad. Kotlet piwowara. Ciekawe. Tylko dziwi mnie to, że wiecie, że tak mało ludzi jest. Może na dworze siedzą? Na dworze trochę tam jest tych osób. Nie wiem. I Michaśka tylko rzucił nawet pizza. A jest, pizza z Nutellą. No to nie moja bajka, na obiad tym bardziej. Makarony. No tu już desery. Nie, no w zasadzie trzeba spróbować nowe miejsce. Może będzie dobre. A co wybierzemy? Wam pokażemy wielki Marek. No czy nie chcę sobie zobaczyć. Lemoniada już podana. Jestem bardzo ciekawy, jaki będzie smak, bo ta na Gubałówce była po prostu obłędna i się przyznaję, że wypiłem 3 takie szklaneczki. Była pyszna. No ta tu faktycznie też widać, że są te, chociaż jest na wodzie gazowanej. Marzenka z Minia się postawiły na wodę w karafce. Tak, woda nie gazowana z cytrynką, miętą, najlepsza. Ale jak się udało nalać, że macie miętę i tą cytrynę, nie? Bardzo. Dobra, ja słuchajcie, kupuję tej lemoniadki. No i też jest dobra, ale zupełnie inny smak, sumi. Ale nie czuć takiego chamskiego syropu. Jest słodka, jest kwaśna. Także lemoniadka jest dobra. A lokal jest czynny podobno od końca kwietnia, nie? Jakoś tak pani mówiła. No tak, jeszcze pamiętamy, jak trwała budowa tutaj, nie? No, przez 2 lata chyba. I obserwowaliśmy, jak to miejsce powstało. Ten czas budowy. Wielokrotnie jak byliśmy w Zakopanem, to zawsze jesteśmy na Gubałówce, więc tędy przechodziliśmy i widzieliśmy, jak to wszystko powstawało. Na początku było, co tu będzie, nie? Tak. A co to było pierwotnie? Nic, takie budki chyba, stragany. Możliwe. No i faktycznie wyrosło z tego coś bardzo fajnego. No lokal jest potężny, bo ma piętro, duże. Parter, jeszcze ogródek. I jeszcze bardzo dużo ogródek. No, także i z takim widokiem. I dobra lokalizacja przy samej kolejce. W samej Gubałówce, tutaj zaraz Krupówki, widok jaki macie, to po prostu pozazdrościć Markowi, bo no ja właśnie, ale wiesz, że ja teraz dopiero wpadłem nie, na to? Nie, no, naprawdę nie przyznawałeś się. Bo ja patrzę w kartę, słuchajcie, a nie w to. O, zupki idą. No i przyszła moja zupka. Marzenka mi tu przeczyta, bo dosyć skomplikowane. Jest to żur podhalański na serwatce, podawany z jajkiem, śmietaną. No ciekawe, no jajka, biała kiełbasa ma być, no jest pokrojona w kawałeczki, nie w całości, tylko w kawałeczkach, no spróbujemy. Porcja taka fajna, ile kosztowała, bo nie pamiętam. Jak już wiecie, jak już idziemy, to na całego, nie? 24 zł. No w smaku dobrym, ale nie jest taki żur, wiesz, jak nasz, taki na kwaśny, tylko taki delikatny. Nie jest nawędzący nie. Może. Bardzo dobre. Nie jest taki ciężki, o. Także smaczny. A Michaśka ma rosół i smakuje? No, tak. Czy zasłony? Zasłony trochę dla mnie. No to ale widzicie. Jedno dobre, drugie zasłony. Ale mój żur rewelacyjny. No i jest schabowy. Podany z sosem tatarskim. Szczypiorek. Tu jest jeszcze przekrojony. Właśnie, co to jest przekrojone, Marzenko? Zapomniałem. Kapar. Porcja duża, większa od mojej dłoni. Do tego ziemniaki z cebulką, koperkiem. I nie wiem właśnie, co to jest, powiem. To jest klasyczna sałatka? A to jest sos. To jest sos. Za chwilę to spróbujemy. Tak, dziękuję. Także obiad nie taki. U Marzenki dokładnie to samo. No bo Marek ode mnie zgapił. No bo nie było, co golonkę wezmę. Było dużo różnych. No i jeszcze Miaśka ma takiego kurczaka zagrodowego. Tak, tylko jest kasza. Jaka to była kasza teraz? Pęczak. Pęczak. No z groszkiem. I taki widok po przekątnej. Tu na góry, tu na Marzenkę. Smacznego. Łączę się z wami, żeby powiedzieć, jakie wrażenia. I powiem tak,
że pierwszy raz w życiu jem kotlet schabowy z sosem tatarskim, ale bardzo ciekawe połączenie. W życiu bym w domu takiego połączenia nie zrobił. Jakoś mi to zupełnie, wiecie, odjechane. No zawsze sos tatarski u mnie się jadło w domu z jajkiem, no z wędliną, ale nie ze schabem, a bardzo dobre połączenie. Kotlet jest dupki, ale fajnie się go je. Nie jest ani jakiś żyłowaty, ani nie jedzie knurem. Naprawdę dobry kotlet, świeże ziemniaki. Ja jeszcze nie miałem okazji próbować tej cebulki, a wiecie, że ja jestem cebulożerca. A to jest jakaś taka marynowana cebulka. Też bardzo dobra. I ten kotlet chyba 55 zł kosztuje, nie Marzyna? Coś koło tego, koło 50... Dobra, zostaw, potem się to sprawdzi. Nie, właśnie nie pamiętam. Tak coś kojarzy, 55 zł. Tak. No. Czyli co? No, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale myślę, że się domyślacie, że po obiedzie Marek. Ale czemu Marek od razu? No Marek, ja powiedziałam, że nie. Marek stwierdził i zapytał jeszcze panią kelnerkę. Co tu macie takiego dobrego, taką specjalność waszą, nie? Pani mówi, że beza. Pyszna beza. Ale tak jeszcze nie widziałem. No to zrobimy sobie, że zamówimy taką bezę na 3 osoby. Pani nam przyniosła po 3 widelczyki i czekamy na bezę. No to jest beza. To jest bezisko. Znaczy nie, bo zazwyczaj jak podają bezy, to one są takie no... One są dosyć małe i jeżeli chodzi o deser, to taka... Już takiej wielkości beza, nie to już jest tak, gigant. Zaraz wam ją pokażę. Taka beza z mascarpone, no to jest, no wiecie, taka... no mniejsza porcja, powiedzmy sobie, jak na dłoni. Jeszcze fotkę takim... bym musiał uwiecznić to marzenko. Tak, zaraz będzie focia, ale zanim focia, to ja wam pokażę tę bezę. Ona wygląda tak bardzo wytrawnie. Popatrzcie. Może beza. Na talerzu to tak nie wygląda, ale faktycznie powiem wam... Przestawię dłonie. No czekaj, tak. No jest dosyć spora. Także tak się prezentuje. Tutaj taka, widzicie, wygląda jakby jakiś... Puder chyba. Nie, po prostu jakby przypieczony chlebek, nie? Bardzo ciekawie się prezentuje. Tu w środku mamy taki krem, tak, ale nawet za nie wiem z czego. Jest, bo ja dobra, Marek, jedziesz, ale czemu łyżką, widelczykiem? To tak ładnie. Ale ja wam powiem, że ona kosztowała 24 zł ta beza. Tak? No to za taką porcję 24 zł. A dobra, to w Zakopcu na pewno będzie smakowała. 4 osoby spokojnie. Dobra, jedziesz. Ja zacząłem od najlepszego. Pokaż. Ale sobie nawalił. Nie jest Marzyna. Dobra. Tak? Też tak myślałam. Nie no, myślę, że jest niedobre i ja nie będę w ogóle jadła tego. Matko, ale smakuje. Ale ściema. Ja mam tylko ochotę na... Ja sobie tutaj kawałeczek beski. Cóż za skromność przy włączonej kamerze. Ale w środku chyba są orzechy, Marek, w tej bezie. Tak, bo tu są chyba orzechy i nawet tyle było napisane. Tak tyle. Orzechy laskowe nawet. Jak to beza jest nie, słodka. Nie, chyba. Ale wiecie, co wam powiem? Marek mówi, że jemu ta beza wchodzi do serca, a mnie chodzi do D. Bo wy się tak pisali. Także, no, bardzo dobra beza. Ale spróbuj jeszcze kremu spróbujemy. To jest połączenie. Dobre. Co? No ta beza z tym kremem. Bardzo dobre. Z widokiem na Giewont. Taka beza na pewno najlepiej smakuje. No. I ja myślę, że ona wszędzie będzie smakowała, wiesz? Tak, na pewno wszędzie, a Markowi to już dobrze, rozpływasz ona, się. Ona słuchajcie wchodzi do serca, nie do żołądka, dzięki temu i nie do rośnie. Tyłka. Mhm. Nie, nie rośnie? I ja wam powiem, jeżeli chodzi o to miejsce, to jedynie co mi nie smakowało to rosół, bo jakiś słony był, ale może się po prostu przesolił, życie. Natomiast na tą bezę, to ja tu wrócę na 100%, nawet chyba jeszcze podczas tego wyjazdu się obawiam. To ekipa będzie średnio zadowolona. Bardzo średnio. Ale naprawdę jest rewelacyjna. Krem przepyszny. Beza też dobra, taka dobrze wysuszona, lekko przypieczona. Ona jest zupełnie inna, taka, wiesz, taka biała beza. Wiesz co mi chodzi? Po prostu prima sort. Bardzo krucha jest, nie? Rewelacyjna. I na 3 osoby idealos. Nawet 4 by dały radę, nie? Obsłużyć to. Także fajny deserek. O, a teraz chcecie zobaczyć, co Marzenka robi? O, widzicie? No bo... Patrzcie, jak sobie kawałeczko odcina. To jest Marzenka. No wiesz ty, kapusiu. Po pysznym obiedzie czas na spacerek.
ale powiem wam, teraz idziemy krupówkami i no są stare, dawne czasy, nie ma Żenko? No teraz przybyło ludzi, ale nie powiedziałeś, że kupiliśmy kule do kąpieli. A, no, no właśnie, zapomniałem, widzicie? Ja kupiłam sobie jedzenie. Trzy o zapachu zielonej herbaty. A ja poszedłem w inne klimaty, mam zieloną herbatę, mam różę białą i różę różaną. Miaśka też sobie kupiła zapachy? Tak. A że jest wanna, to wykorzystamy ten fakt. A ja wam powiem. Ale dzisiaj jeszcze może co? Mykniemy na basen, co? No raczej, to słuchajcie, by było warto odwiedzić basen, nie? Skoro jest w hotelu, to warto skorzystać z takiej atrakcji. Chociaż to nie jest takie, ci co nas oglądają od dłuższego czasu wiedzą, że to nie jest jakiś potężny basen, ale bardzo przyjemnie tam na tym baseniku jest. Jest jacuzzi, jest basen, jest ta taka, właśnie jak się nazywa, strumień, jest sauna, także chociażby na salę idziemy. W każdym razie wracając do tych krupówek, to powiem wam, że kilka lat temu tak było, że się wbijało w tłum i was niosło. Albo w górę, albo w dół, zależy gdzieście się wbili, w którym momencie. I dziś jest dokładnie to samo. W maju było, nie, ludzik. Było bardzo mało ludzi, natomiast teraz widać, że jednak tych turystów tu zjechało, ho, ho, ho. Na Głubałówce tłum. Co mówisz? Nie, nic. Marzenka jako turysta numer jeden, naczelny, czapeczka, okularki. No, dobra. To tyle. Idziemy się przejść i na pewno się do was odezwiemy albo z hotelu, albo z basenu. To się jeszcze okaże skąd, albo jeszcze z spaceru. Albo z naszej dzwonej tak stoczni. Tak, albo ze stoczni. Dzisiaj da się już nagrać. Dotarliśmy praktycznie do Wielkiej Krokwi. Bardzo miły spacerek w tych rejonach. Wow, ale słońce. I piękny zachód słońca się szykuje. Także może się go uda na balkonie jeszcze nagrać. Nie wiem, czy do tej pory dojdziemy. Ale kto wie, może przełączy się. Dobrze, jest. Z innego miejsca się nam uda nagrać piękny zachód słońca. Widzieliśmy w ogóle, Marzenko, zmienia się teraz prognozę pogody. Jutro ma być pięknie, a pojutrze mają być ulewy i burze. Co? No tak było w prognozie. Bardzo nieprzyjemna wiadomość. No bo wtedy by nie było Doliny Białego, a chcielibyśmy się tam wybrać, no ale jakbym zapowiadać burzę, to ja nie idę nawet. To nie, mówię. Nie, nie mam. Bo ja jestem strachowy. Bo ja idę sama. My pójdziemy na Głubałówkę. Tak, no bo tam jest bezpiecznie. Także Marzenka załamana. No. Oni specjalnie to mówią. Nie, no ale naprawdę widzieliśmy prognozę pogody. No. Dobrze, ja sobie sprawdzę, bo jak dzieci. No i zawsze nas zastanawiało, dlaczego te stragany pod Wielką Krokwią są pozamykane już o tej godzinie. No ale tu się chyba tak kończy biznes mniej więcej. Bo jak byliśmy zimą, to było dużo wcześniej, nie? Wiadomo, no ale to tłumaczyliśmy tym, że jest ciemno. Ciemno to wszyscy się pakują. A jesienią, że nie ma. Wiosną sezonu. Byliśmy, to nie było sezonu. Jesienią nie ma sezonu. Ale jest lato, sezon, wakacje. Tak. A tu już większość straganów zamknięta. A to się dzieje na Głubałówce też, o 16 już się wszyscy pakują. No to racja. I tam o 17 już praktycznie życie, wiecie, idzie w odstawkę. Zamyka się wszystko, goście, znaczy turyści zjeżdżają, no i tyle. Także tu jest trochę inaczej niż nad morzem, bo nad morzem jak widać to tam wszystko tak tętni życiem do późnych godzin nocnych. A tu w górach 22, cisza, spokój, hula wiatr. Jak słońce zajdzie tak, nie? Chociaż na Krupówkach jeszcze jest tam. No ale te lokale się o 22 zamykają. A tu gdzie widzicie na wprost, gdzie teraz jest kebab, gofry, lody, to za tym tak, zimą. No i nie tylko zamek lodowy, bo tam też jest ten. Ale tam też jest labirynt. O, mniej więcej tu przy samej Krokwi. No mam nadzieję, że w ferie uda nam się tu zagościć, ale wiecie jak to jest. Człowiek, a życie trochę inaczej wszystko planuje. Nie? Właśnie mówię, no może nam się uda zagościć na ferie, ale nie wiadomo jak to będzie. A ja nawet nie wiem kiedy są ferie dla naszego województwa. Na samym początku lutego chyba, nie? Koniec, jakoś tak. Koniec stycznia, początek lutego. No. Także może się uda, może nie. Na zakończenie dnia miała być miętusia, niestety zabrakło się okazuje mięty tu. I drugi dzień z rzędu jest czerwony wierch. Ale powiem wam, bardzo dobry. Aha, bo ty przepiłaś co? Pyszne. I co, to dobre? Smakuje ci? Ja teraz jest słodki, ale... Marzenka ma tonik, jakoś nie podchodzi tonik. Ale ja mam tonik i nawet z ciekawości tonik. I wiecie, bo tonik ma taki gorzkawy smak, nie? I co ta gorzkawość wywołuje? No, otóż to, że tonik zawiera chininę. No wiadomo, że to tam jakieś tam niewielkie ilości,
ale właśnie to powoduje ten gorzki smak. Nie powinno się to nie kupić zbyt często, nie? W dużych ilościach. W dużych ilościach, albo na przykład codziennie sobie ktoś popija cały dzień tonik, nie? I bo to może wywołać na przykład zaburzenia równowagi, wzroku. No ale w sumie to, co pijesz, to nie jest tonik, tylko to jest... Ale on bardzo dobrze orzeźwia i bardzo dobrze... No ale to jest typu płodzi. Tonik, no to już coś innego jest. Ja mam taki napój typu tonik, napój gazowany typu tonik. Ale to jest najlepsze, że tu jest tu napisane typu tonik, a z przodu jest napisane tonik. Ale jak jest typu, to znaczy, że nie jest to ten sam skład, więc mniej tej chininy. A w ogóle nie ma chyba chininy, bo jak czytałaś? No ale jest gorzkawa, tak? Ale ja nie doczytałam do końca, Marku. Aha, Marzenka nie doczytała, doczytuje? Jest? Jest? No a u mnie pyszczy napój, herbata. Bardzo dobra, powiem wam, rewelacją. Herbata? Znaczy, bo tu jest, no bo wiesz, to jest szejkiem chyba zrobione, zmiksowane, no. Tak, podejrzane. Sama próbowałaś? Nie smakuje mi. Nie? A mi bardzo smakuje. Wolę mięty śnie. Której nie ma, bo mięty brakło. No szkoda, dobra. Ale pan mówił, że skoro nie ma mięty i nie robią też mokito. No nie, dotarliśmy już z Michaśką pod hotel, Marzenka w środku. Byliśmy jeszcze na małych zakupach w sklepie. Ale powiem wam, oblężenie sklepu i po prostu szok. Na święta takiego nawet nie ma chyba. No ja nie kojarzę u nas takiego oblężenia, no ale wiadomo. I teraz z Marzenką planujemy iść na basenik. W miarę pusto, więc poczko. Jasia mówi, że zostaje w pokoju, tak? Nie idzie, bo nie chce. Aha, no ja wziąłem w każdym razie, także idziemy na basenik, wymoczymy się trochę, dobry wieczór i potem bierzemy się za robotę. A wannie, tak, w wannie się wymoczę, bo kule kupione. No i Boże, Marzenka powie, że nie idziemy, ale nie wiem, póki co jest plan, że idziemy na basen. Zaczynamy przygodę z basenem. Marzenka przygotowana, ja zresztą też, bierzemy ręczniczki. Duże, żeby były. Nie no, one są, wszystkie ale są... Jaj, ten jest taki jakiś, nie wiem. No, dobra, tu w góry. One wszystkie są takie. No wiadomo, no zużyte, no. Jeden dobra. Wystarczy, panie. Bez przesady, idziemy. Idziemy się bać. Tak, idziemy się trochę przemoczyć. A teraz pytanie do Marzenki. Ile kilometrów dzisiaj przeszliśmy? O, tego nie wiem, bo padł mi zegarek w trakcie... No, obstawię szybko. Obstawiam 9. 15 kilometrów. Proszę. A powiem wam, żeby się tak wydawało, że myśmy tylko tak, wiecie, mykali tu i z powrotem. Szatnia, idziemy razem. Dobra, to się rozłączamy i widzimy się na basenie. Ale wam pokażę. Szatni nie widzieli, bo jest naprawdę ładnie zrobiona. Też klimatycznie. Lustra suszarki. Akurat nie musimy korzystać chyba z tego, nie? Szafeczki. Nie, prysznice męskie są tutaj, także widzimy się za chwilę. Wydawałoby się, że jest pusto, ale jednak jest trochę osób na basenie, nie? Tylko, że nie w basenie akurat. Nie, odpoczywają sobie. Relax. Ja idę na tą leżankę od razu. Tak? Się moczyć, no pewnie. No w sumie mogę tu zacząć od tego. Tu się świeci, tu się leży. Uff, jeża. Teraz to by było. Bym gulnął z telefonem. Ale spoko. Ale gdzie to jest? Wiem. Uważaj na telefon. Nie, on jest niby, więc teoretycznie da radę. O, fryzura piękna. Ale przynajmniej to wygląda. Za chwilę oczywiście telefon odłożę, bo nie będę długo w tej wodzie z nim siedział. Żeby się, wiecie, na spokojnie móc wymoczyć. O, może tak się wyrażę. Marzenka sobie gdzieś tam pływa w oddali, żeby innych nie pokazywać. O. Teraz zostaliśmy już sami, Marzenka się moczy, bąbelkuje. Mówię, że sami jesteśmy, wszyscy poszli. Tu jest jacuzzi, byłem, powiem wam, w jacuzzi, bardzo przyjemna letnia woda, nie jest za gorąca. Także można się też wymasować. Przyjemne jacuzzi, takie wrażenie jest. No chyba słyszycie to, pada deszcz, burza jest w ogóle. Dosyć mocno. O, ledwie
No, to jest dowód. A burza w górach to wiadomo, razy 4. My wróciliśmy z basenu. Widać mnie? O, jest, widać mnie, doświetliłem się. Ale burza, wiecie, przejdzie, także na spokojnie. Marzynka się kąpie. Ja będę się zaraz ogarniał, montował film dla was na kanał Gotujemy, Smakujemy. No i tyle, żegnamy się z wami, miłego wieczoru, dobrej nocy i widzimy się już jutro. A to będzie raczej taki, wiecie, szybki szpil przeleci. No i widzimy się już rano. Także do zobaczenia, do jutra. Jeszcze posłuchajcie. Dzień dobry, wtorek, 22 sierpnia. No popatrzcie, u nas niebo zaciągnięte maksymalnie. Chociaż jest ciepło, przyjemnie. Tu Marzenka się kryje za filarem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tam się moje spodenki... Są jeszcze wilgotne. Tak, to są moje spodenki z wczorajszego baseniku. No wilgotne, bo w nocy było wilgotne, bo padało. Tu pan kosi trawę. Ale dosyć sporo padało, nie? A idź, ja już myślałem, że będzie... No, Marzena, te chmury to mówią same za siebie. Jest przyjemnie, bardzo fajnie, ciepło. 21 stopni aplikacja pokazuje. Pokazuje, ale ja właśnie oglądałam po prostu pogody w tym. Dzień dobry. To był 30 stopni tutaj ma być. Tak? No. Dobra. Idziemy do Marzenki. Tu już ładnie łóżko pościelone, wszystko zrobione. Dzień dobry. Także zobaczymy, co się dzieje. Jaśka też wstała. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy do Marzenki, bo nie będziemy krzyczeć z sąsiadką przed... Wiesz, jak ładnie pachnie? Trawą. Skoszoną trawą, naprawdę. Zobacz, tam już ładnie jest na dbałóweczce. Tak, tam jest, słuchajcie, zawsze ładnie po tamtej stronie, a po tej stronie zawsze się te chmury kłębią, no ale... Ale nie, naprawdę jest ładnie, pięknie jest, pogoda dopisuje. Czyli co, śniadanko i trasa. No, szybkie śniadanie. Szybkie śniadanie, no może nie takie szybkie, nie? I... zbieramy się, nie? Bo no właściwie to wczoraj też mieliśmy taką zagwozdkę. Spokojnie kości, bo... Idziemy do środka, bo nic nie będzie słychać chyba. Powiem wam, że wczoraj mamy taką, że właśnie szukaliśmy informacji, jak długo będziemy szli od naszego tu hotelu do Kuźnic, czyli do tej stacji Dolnej Kuźnicy na Kasprowy Wierch. No bo pan w kolejach, nie? No, tam przy Gubałówce w informacji powiedział nam, że około 2 godzin. I mnie to tak trochę zdziwiło, bo ja wiem, ile tu się idzie, bo przecież nieraz żeśmy szli do Kuźnic. Mm. No i tutaj około pół godziny od tego ronda. No godzina gdzieś. No to powiedzmy 50 minut, nie? No i pan powiedział, że 2 godziny nam zajmie. No i mnie to trochę tak zbiło z tropu. My mamy kolejkę na 14, musimy być tam 15 minut wcześniej. 20 nawet. 20, tak. Więc no wiadomo, że ten zapas czasowy lepiej mieć większy niż mniejszy. No i teraz sobie tak i szukamy w Google'ach, na mapach, nie? No, ale wyszło, że 50 minut, nie? No chyba, że pan wie coś, czego my nie wiemy, no i się okaże, że potem takiego sprinta będziemy musieli zrobić, ale dobra, nieistotne. Idziemy na śniadanie. Powiem wam, że ja się starzeję, coś mi do szyi wlazło. Jak ścieliłem łóżko, jakoś głową tak przeszarpnąłem, no... W tą stronę, no taki, coś mi tutaj, ja nie umiem w tą stronę głowy tak zrobić. Ale czasami tak jest, nie, że po prostu jakoś tak źle się ułożymy, źle śpimy, rano się budzimy i po prostu gdzieś tu nas szczyka, tam nas boli, nie? Tu ale jakoś... ja wam powiem coś innego, nawet oglądaliśmy reklamę, nie? Środków do higieny po 40 to już zupełnie coś innego. A, no tak, się różne rzeczy się psują, nie? Po 40 to już wiecie, człowiek się troszeczkę, no jak auto ma 18 lat i się mówi stary rzech, a człowiek 18 lat to jest w pełni, no, wiesz, formy. No ale 5-letni już zaszwankowało, nie? No. Dobra, idziemy na śniadanko, widzimy się na dole, także do zobaczenia. A wam życzymy miłego dnia. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj będzie dużo ludzi na śniadaniu, bo wczoraj, powiem wam, było oblężenie, nie? Mamy porównanie z tym, co było w maju, to wczoraj było... No ale to jest full. Na tyle duża sala, spokojnie. Tam jest taka swoboda, przestrzeń, że nie ma żadnego dyskomfortu. Żadnego, wiecie, no. No, jedziemy. A na wieczór czy basenik? Jest to 7 metrów. No zobaczymy, nie? No, fajnie by było w sumie. Się wymoczyć. Potem wanna plus kula. Matko. Ja to się wczoraj wymoczyłam już podwójnie. Najpierw na basen w wannie. No, ale te kule bardzo dobrze nawilżają. No, no akurat te mamy sprawdzone, nie? Piętro pierwsze. Dobra, jest moja przypieczona kromeczka. Delikatnie. To jest śniadanka, szakszuka. Trochę wędlin i na to pójdzie, tak jak u Michaśki, guacamole.
Dzisiaj powiem Wam, wybór jeszcze większy, jeszcze inne są produkty. Także dziennie coś nowego dochodzi. O. Tak sobie nałożymy. Także dzisiaj u mnie taki dzień testowy, można powiedzieć. Dużo nowości. Bo jest i szakszuka, i guacamole. Oj, Marzenka się nawet pojawiła. Wziąłeś sobie guacamole? Tak, wziąłem. No, jestem ciekawy. A ja Wam pokażę, jeszcze tu pójdziemy. Bo dzisiaj nawet są dwa rodzaje jajecznicy z Bemara. Na szynce i zwykła. I tu jeszcze nawet dołożyli dzisiaj kiełbaski. Takie pieczone, aby tu chciał. I pieczone pomidory. Powiem Wam, nie jadę nigdy pieczonych pomidorów. Nie wiem, czy się nie skuszę. U mnie dzisiaj na wypasie, tak jak mówiłem, po prostu na tym talerzu jest wszystko. Szakszuka, guacamole, sałatka grecka, oliwki, pomidor, wędlina, ser, no i jeszcze do tego wszystkiego jajecznica. Także no, można powiedzieć, że poszalałem. U Marzenki no skromniej, standardowo. Sałatka, chociaż grecka, jest szereg. Mortadela, nie? Widzę. Widziałem, spróbuję. Włoska. Spróbuję sobie. Smacznego. Dziękujemy. Po śniadaniu na wypasie czas na coś do jeszcze kawy. Jeszcze bardziej wypaśnego. Tak, ale co do śniadania, słuchajcie, Wam powiem, to tak. Jeżeli chodzi o szakszukę, bo Marzenka tu od razu mnie, wiecie, wzrokiem razi. Rewelacyjna, bardzo dobra. I dziwi mnie to, że z Bemara tak fajnie smakuje. To się na świeżo była zrobiona. No. Jajko jeszcze było, żółtko było płynne. Bardzo dobre warzywa. Tam też chyba było chorizo, ale nie jestem pewien. Jakaś wędlina tam była. Ten, guacamole też dobre. Marzenka nie chciała. Dobrze przyprawione. Dobrze. Także było rewelacyjnie. A teraz, proszę bardzo. Słuchajcie, dieta jest od września, więc na spokojnie można sobie jeszcze pozwolić. Do tego kawka. No, ale sporo tego masz. Ty sporo. Wszystko? Oczywiście. Oczywiście, Marzenko. Bez obaw. U Marzenki wiadomo, delikatnie. Owoce, bardzo dobre. Bardzo dobre owoce. A u mnie wczorajszy donacik, ale tego nie miałem. Donacik, wczoraj miałem to w innej odsłonie wizualnej, ale myślę, że to jest to samo. To nie wiem, to jest jakiś ptyś chyba. Nie jest ptyś chyba. Nie jest ptyś? Bo tam jest nie, tu chyba coś jest różowego. Myślę, aha, że to za chwilę schodzi. No to słuchajcie, kwasanty bardzo dobre. No i to też mnie fascynuje. To tak jakby... było takie czekoladowe. To jakieś ciastko jest takie warstwowe. A to jest coś ciastowe, zobacz. Aha, no czyli takie ciasteczko. No muszę spróbować, bo wiecie, następny razem to może ferie, nie wiadomo co jak. Więc warto popróbować różnych smaków. Biorę się za zajadanie, do tego kawka. Chociaż powiem, jakoś nie smakowała, bo miałem wrażenie, że była na mleku bez laktozy. Ale pytałem no się... No jak to Marek mówi? Kable. Kable. Ale jak się pytałem obsługi, to mówili, że nie, normalne mleko. To nie wiem, z czego to wynikało, może poczuć mi jakiś posmak dziwny, bo wiecie, taki dzień po prostu. Ale dzisiaj sprawdzimy co jak, także ja teraz biorę się za kawkę, no i się odezwę, jak będę próbował te niektóre ciasteczka. No to teraz... To taki coś... ponczuś. No i to jest taki ponczuś jak ten donacik chyba, powiem Wam. Coż Marzenko? Nie, ja dziękuję. Jak zawsze Marzenka skromna. Chodzi o to, nie mam ochoty na słodkie. To samo ciasto? To samo ciasto. Co donaty, czyli takie ponczusie, ale bardzo dobre. Ale mnie ciekawi to ciastko, wiesz, ale nie wiem. Chcesz spróbować? Nie. To jest tak, ciasto przełożone ciastem, no to... Tu jest krem, tu jest biszkopt. I tu też jakieś kremy. Matko. Dobra, próbujemy na przykład. No i słuchajcie, jak ja potem nie mam mieć, jak ja muszę wszystko próbować, bo Marzenka nic nie zrobi. Ale nie musisz. I? Co? Co to jest? Czuć bardzo dobry biszkopt. Pyszne. Przełożone delikatnym kremem. Takim... A to ma... Pyszne ciasto biszkoptowe przełożone kremem śmietankowym. Tak myślę. Także fajnie wyglądało. Chociaż na początku myślałem, że cała ta gruba warstwa biała to jest jakiś krem taki, nie? Tak to wyglądało na tym. Mówię się serniku nawet. A sernik na początku. Ale bardzo delikatne, bardzo dobrze wchodzi. A jak dobrze wchodzi, to znaczy, że musi być dobrze. Jesteś aż zaskoczony. Zaskoczony jestem. Dobra. Od września koniec. Ale póki co cieszmy się chwilą. Ale czemu koniec? Właśnie źle robisz. Powinieneś sobie też dawkować, no, ale wiesz, nie w takich ilościach. No właśnie. A to właśnie, ja już kiedyś o tym mówiłam. A ten krem jakby był taki budyniowy.
A taka cieniutka. Taka cieniutka warstwa, dobry, nie? Przepyszne. No. Jaśka mówi, że nie smakuje, mi bardzo smakuje. Ale każdy lubi coś innego, nie? Jeszcze w tym miejscu nie siedzieliśmy. Ale czekamy, że pani akurat wyszła do pokoju posprzątać, jak byliśmy na śniadaniu. I Marzena mówi, idziemy na dół. Do no tak, musimy poczekać, nie? Dać pani spokojnie, żeby tam sobie moja zmieniła, to nie będziemy stać nad nią i teraz wiesz, to tak głupio. A to jest bardzo przyjemnie, powiem wam. Chłodno, przestronnie, wygodne foteliki. Bardzo fajnie, no. Tak to jest takie lobby, nie? Nie, nie byliśmy tu nigdy. A tu takie dwa nawet mają, bo na dole też jest część. To jest akurat na pinterku. A za chwilę wam tam pokażę. No ale jak przyjdziemy, musimy już zbierać się, nie? Tak, tak, bo koniecznie, bo wiecie. O 12 musimy wyjść. Ciekawe ile się kilometrów, ale się dużo kilometrów nie zrobimy wbrew pozorom, bo tak naprawdę co, do kolejki i z kolejki, no to może tam jest 5 w sumie, albo 6 max i to będzie tyle, nawet nie. Także taki plan i jedziemy dzisiaj na Kasprowy, zabieramy was razem z nami. Oczywiście wiecie jak to będzie. Wszystko co dodamy, to dodamy dopiero po tym jak zjedziemy w dół, bo zasięgu brak, a Marzenka mi to poprawia, bo nie można zjechać do góry. No i coś w tym jest, powiem wam. Ale człowiek tak często mówi, tak, ludzie tak często mówią, albo na przykład coś mi się strasznie podoba. Nie? No, tak, strasznie tak. Podoba, no, zjechać w dół, albo idę w górę, idę w dół. Albo okres czasu, nie mówi się tak. No. No ale no, wszyscy wiedzą o co chodzi i to jest najfajniejsze, nie? Że no, ale nie to... język jest zawsze bardzo ale uniwersalny. Ale polonista ma, wiesz, już troszeczkę ma troszeczkę... Taki zboczenie zawodowe. No to jest tak jak słuchajcie, ktoś by mi powiedział na przykład pole podstawy trójkąta, nie? Jedyneczka, siadaj. No, może coś w tym jest faktycznie, że każdy na coś zwraca, ale jak, że ja nie jestem polonistą, no to ja to mówię po swojemu. Językiem potocznym. O, bo język potoczny od takiego się też różni, trochę. Dobra, póki co odpoczywamy. Ja wam pokażę tu jeszcze z góry, jak już mówiłem. Bardzo. No i tak to się prezentuje. Bardzo mi się podoba ta głowa jelenia. Ona jest z drewna wykonana, czyli jest można powiedzieć taka eko, nie? Nie jest to na naturalne poroże, wszystko z drewna. Renifer. Marzena. Renifer to jest ty. A, nie, ale bardzo ładnie to się prezentuje na tej ścianie, nie? Nie, tu trzeba powiedzieć, że w tym hotelu dbają o takie szczegóły, takie po prostu detale, które cieszą oko, nie? No wiadomo, tu widzimy z góry, no więc jest jak jest. I tu widzimy dalej. Dobra, siadam i odpoczynam. Jeszcze idę do auta po parasol, ponieważ dzisiaj zabieram z sobą z racji tego, że pogoda zmienną w górach jest. I tak jak teraz popatrzcie, zrobiło się pięknie, błękitne niebo. Tak nie wiadomo, co jeszcze dzień przyniesie, z racji tego, że jak wstaliśmy, to wiedzieliście, że była słaba pogoda. Chmury jakieś. Bluzy też zabrane, bo na górze jest raczej chłodno. Także cel Kasprowy Wierch, a dokładnie to teraz idziemy na kolejkę dolną na Kasprowy Wierch. Okulary też zabrane, bo to wiadomo, różnie może być. Mogą się przydać. O, parasol jest. Bluzy są, wody są, także idziemy. Wychodzę naprzeciwko dziewczyn, ale gdzie one wyjdą, to ja teraz nie wiem. Dobra, wracam do hotelu i spotkamy się na dole. No teraz się pięknie zrobiło, pokażę. Słońce mocno świeci, cieplutko, chociaż tam widzicie w oddali, chmurzyska jakieś są. Już w drodze i tak jak pokazuje nam wujek Google, 42 minuty plus minus. No ciekawy jestem, czy nam się uda w tym czasie dojść. Jest 12 po. Mamy bardzo dużo czasu, powiem wam, w zapasie, ale to na spokojnie, jeszcze jak tam dojdziemy do stacji, to można wtedy coś wpaść na jakąś, no chyba bardziej lemoniatkę niż kawkę, bo jest tak ciepło, że kawy raczej średnio się rozgrzewać. Także idziemy. No ludzi dużo, wiadomo. Wakacje są, to turystów mnóstwo. Doszliśmy do miejsca, gdzie już jest zakaz wjazdu pojazdom. Tu jest parking. Ja wam pokazuję. To nie jest parking, to tam naprawdę jest tylko taki... Pan mówił, że tam gdzieś jest parking podobno, nie wiem, nie mam pojęcia. Tu już jest zakaz, tu parkują konie, no, którymi można wjechać. Czuwa, tak, straż miejska czuwa. My idziemy, nie wiem ile tam zostało jeszcze do celu, ale jakieś chyba z pół godzinki, coś takiego. Bardzo ładne koniki. No, widne. No ale cóż. Jedni na nogach, jedni konikami. Idziemy, no powiem wam,
dużo osób, ale już w sumie więcej chyba schodzi z góry, nie? Z kolejki niż idzie w kierunku kolejki, no ale może się mylę. Ale co najważniejsze, to te piękne widoki, które nas tu otaczają po jednej, po drugiej stronie. No tu niestety wszystko póki co za drzewami, ale za chwilę myślę się ładnie wyłoni piękny widok na polskie Tatry. No i przystanek na regenerację. Trzeba się napoić trochę, bo ciepło. No oczywiście. Właśnie, bo nie powiedziałem, że do parkingu można tam tego znaku zakazu można, mogą jeździć tylko samochody osobowe, natomiast busy jeżdżą jeszcze dalej, trochę dalej. Jak już jest parking. Ale i tak z tego miejsca trzeba iść pieszo do kolejki. No pozmieniali to, bo kiedyś, pamiętasz, busy jeździły pod samą kolejkę praktycznie. Tam był taki duży parking zrobiony, duże takie rondo. Jak tam teraz wygląda, nie mam pojęcia, bo ile lat temu byliśmy tu? O, z 3-4, coś takiego. Ale pięknie jest. Dotarliśmy już prawie na miejsce, ale powiem wam, zmieniło się tu niesamowicie. Tam widać w oddali taki biały budynek, to jest stacja kolejki. Tu kiedyś właśnie było takie rondo, ulica, parking, nie? A teraz tu jakaś potężna budowa, ale co tu budują? Nie wiem, jakiś wiadukt to wygląda, na wiadukt jakiś, nie wiem. Nie mam pojęcia, powiem wam. Podejdziemy bliżej, może coś będzie napisane. Chyba nie hotel. No a do tego, tu jest taki budynek, widzicie na wprost. To tam, jak się nie mylę, schronisko. Pójdziemy sobie coś napić się czegoś. Mamy 40 minut spokojnie czasu, żeby do kolejki dojść. No i pięknie jest, naprawdę jest pięknie. Ale zastanawia mnie ta budowa. No i to jest miejsce, o którym wam mówiłem. Zajazd górski Kuźnice. Założony 1890 rok. No to już dosyć wiekowy. Idziemy, idziemy. Marzenka prowadzi. To gdzie idziemy, Marzenko? No bo tu już mamy kolejkę. O, wejście, ale ludzi nie ma. Ja pamiętam, że słuchajcie, czasy jak były kolejki takie, że aż w dół schodziły, nie? O, tu chyba idziemy w tą stronę, gdzie kierujemy. Słodkości, ale my akurat... O, proszę, dziękuję bardzo. Marzenka się nawadnia. Ale jestem czerwona, nie? No, od słońca. Ale nie, ja zawsze mam. Jak jakiś wysiłek, to od razu jest... Tak? Ale woda cię ochłodzi, myślę. Ale powiem wam naprawdę, to jest najlepszy napój dzisiaj. Po prostu to jest taki napój, że lepszy niż napój Bogu. A wczoraj obawialiśmy się, że będzie padało, nie? A ja, słuchajcie, jak widzieliście już, sobie zamówiłem lemoniadę. Jestem ciekawa, jak smakuje, ale wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Słomka papierowa, która się... Ja zawsze z coś tam. Kształca. No możemy zaginać. Muszę ją zgiąć. No dobra. Ja zuję. Dobra, jest chyba syrupowa, ale bardzo dobra. Nie jest taka, wiesz, taka nie piecze w język. No nie, jak dla mnie jest idealna. Dla ciebie na pewno za słodka, nie? No bo wody. Ale dobra. No. Spoko. Słuchaj, jak się pisze, to wszystko jest dobre. Ale cena wysoka, jak w dobrym lokalu. Lemoniada, dwie wody, 37 zł. Także powiem, że na bogato, no ale wiecie, pić człowiek musi. I co prawda mamy z sobą wody, ale to wolimy je oszczędzić na miejsca, gdzie nie możemy się napić, bo wiadomo. Czekamy na swoją kolejkę, jeszcze 30 minut spokojnie. Na tej stacji dolnej to jest sporo ludzi, nie? Ale mnie bardzo ciekawe, co to jest ta budowa. Jak wiecie, to napiszcie. Bo ja myślę, że ktoś z was już wie, co tu się buduje. No, u nas tu kilka młodych lat nie było, nie? I duże zmiany. No Michaśka chyba miała 7-8 lat, byliśmy tu. Coś takiego, wiecie? Bo kojarzymy pewną kurtkę, którą Michaśka miała, właśnie wspominaliśmy ją. Nie chcę jej wspominać nawet. Z tą jego ona wyglądała bosko, ale po prostu taki ortalion. To był taki plastik, jak ja miałam. Takie, że szok.
Taka holo jakby ona była. O, holo. Fajnie wyglądała, ale z praktyczności miała tyle wspólnego, co nic. Gdzieś tam nawet można znaleźć na Instagramie u Michaci. Na zdjęciach jest na bank. No, fajnie się prezentowała, ale pod tym się człowiek gotował. Pomimo tego, że zimą byliśmy tu wtedy, no, ale jest jak jest. Dobra, pijemy, czekamy na kolejkę, wjeżdżamy. A i wajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Idąc tu górę, zasięg był słaby. Ja już mówię, dobra, nagrywam, co mam nagrać. I tak wam to dodam, jak potem zejdę w dół. Ale słuchajcie, zaskoczyło mnie to, że przyjrzeliśmy tu do stacji, pod stację, a tu zasięg po prostu tak rewelacyjny. Tu gdzieś musi być przekaźnik chyba blisko, nie wiem. Ale bardzo silny sygnał, dobrze wszystko idzie, także wam wysyłam. Jak potem zjedziemy sobie z tego, z Kasprowego, to tu też przez chwilę przystaniemy i wam wszystko to wrzucę, żebyście mieli w miarę na bieżąco, bo myślę, że na górze nie ma zasięgu. Chyba, że mnie też zaskoczy i będzie, nie? Ale wątpię. W takim miejscu przekaźnik słaby, no, ale może, kto wie. Dobra. Terminale działają. Ale no właśnie. Ja wam powiem, że wy jesteście jak wujek Google, wszystko wiecie. Ja już wiem, Marzengo, co tu powstaje. Tak? Dwupoziomowe centrum przesiadkowe Kuźnice. Czyli? No czy to będą do podjeżdżają busy, wszystko, nie? Rozumiem. Może będzie parking też taki, wiesz, dla prywatnych. Może jakiś podziemny, nie wiem, nie mam pojęcia, ale centrum przesiadkowe. Także już wiemy, co powstaje, to nie będzie hotel no, kolejny. No kolejna zmiana, bo Zakopanem dużo zmian i ten dworzec PKP, nie? I tutaj to centrum przesiadkowe, no i w ogóle cała tutaj obwodnica, no obwodnica, że to tak mogę nazwać. Nie no, właśnie autostrada no właśnie. Chyba do tego, do Zakopanego. No, także sporo się tu dzieje. Ale kiedy to będzie? Ale Zakopane też jest tak zatłoczone, że myślę, że takie rozwiązania też są fajne, nie? No. No to dziękujemy za informację. Stacja kolejki. A kolejka do kolejki, powiem wam, malutka. Kiedyś to pamiętam, jak jeszcze kolejki były, aż się ciągły tu tymi schodami i się ciągły w dół, gdzie tam ten plac budowy jeszcze niżej. A tutaj ten plac budowy, o którym wspominaliście, że będzie to centrum przesiadkowe. Trochę czasu, bo dopiero za 15 musimy się tam pojawić przy bramce. Także mamy jakieś 20 minut niecałe. Nasz wagonik już podjeżdża, za chwilę wsiądziemy i jedziemy w górę, będziemy podziwiać piękne widoki na Tatry. No widzę, że komplet jest, tu z nami też akurat komplet jedzie w górę. To Kasprowy Wierch. To make sure that everyone can see the mountain attractions and views, please let the children, people with disabilities and pregnant women to stand as close to the windows as possible, where seats are also available. Ruszamy w bok. Trzymajcie się Państwo ulubionych, a jazda będzie bezpieczna. Wagonik zjeżdżając z każdej podpory będzie się trochę kołysał. To naturalne i w pełni bezpieczne. Let's go! Please hold on to the railings and the ride will be safe. The cart will rock a little when you don't feel much better. It's natural and completely safe. Czas wyjrzeć za rower. Dole wagonika rozpościera się Dolina Bystr. Te leżące po lewej stronie drzewa to efekt niezapomnianego wiatru dalnego, jaki z rekordową prędkością wiał w 2013 roku. Wiatromierze pokazały wówczas ponad 270 km. Nieco ukryte w drzewach zobaczycie zabudowania klasztoru sióstr Albertynek. Zbudowano je ponad 100 lat temu. Początkowo składały się jedynie z kaplicy i pustelni założyciela zgromadzenia brata Alberta. Kanonizacji brata Alberta dokonał papież Jan Paweł II, który jeszcze jako Karol Wojtyła często gościł w klasztorze. Pamiątki związane z jego wycieczkami po Tatrach można oglądać w budynku górnej stacji Kasprowy Wierch. On your right, somewhat hidden among the trees, you can see the buildings of the Albertine Sisters Monastery. They were built over 100 years ago. At first, they only included the chapel and the hermitage of the congregation's founder, Brother Albert. Brother Albert was canonized by Pope John Paul II, who, still as Karol Wojtyła, would often stay at the convent. Souvenirs related to his trips around Tatras can be seen in the upper station building at Kasprowy Wierch. Ten budynek na polanie po prawej to hotel górski. Park.
event. Please bear in mind that they are subject to protection. Tatry to jedyne w Polsce pasmo górskie o charakterze alpejskim. Jednak w porównaniu z Alpami zajmują naprawdę niewielką powierzchnię. Długość tatrzańskiego pasma, mierzona w linii prostej, wynosi nieco ponad 50 km, a jego szerokość nie przekracza. Dotarliśmy na sam szczyt Kasprowego Wierchu. No i teraz cóż, wychodzimy. Powiem wam, że zabraliśmy bluzy, ale jest to prawda chłodny wiatr, ale fajnie jest, nie ma jakoś zimno. Myślałem, że będzie chłodniej. 1987 metrów nad poziomem morza. Trzeba uważać, bo wiadomo, schody, różne rzeczy. Także idziemy. Zatrzymaliśmy się w kolejnym miejscu, bo tu wiadomo, nie ma co chodzić i nagrywać, ale po prostu widoki z tej strony. Ja w ogóle tu jestem pierwszy raz, Marzenko, od tej strony. Ja też. Gdzieś tam, no jak to za tłumem żeśmy leźli, nie? A tutaj jest taki boczny, jakby boczny pięknie. Ślad, taka ścieżka. I popatrzcie na to. No jest pięknie. Ja wam to tak pokażę. O, teraz to dopiero widać. Musiał być panoramicznie bardziej. No właśnie, tak nagrałem. Niesamowicie. Ciepły wiaterek, pięknie. Odpoczywamy, podziwiamy, ale najbardziej zaskoczyło mnie, słuchajcie, to, że tu jest zasięg w tym miejscu i to na fulla. Maksymalny zasięg, dlatego wszystko tu dodałem teraz na bieżąco. Także, może jak się podobało? Bez słów, bardzo ładnie, pięknie. No, przed chwilą byliśmy po tamtej stronie, a teraz jesteśmy po przeciwnej stronie i zupełnie niby to samo, a i mimo wszystko za każdym razem. Zaraz za nami już jest słowacka strona, tak? No właśnie, o. A tu Marzenka, Polska. Stację górną, stację IMG. No i piękny widok. Dotarliśmy jeszcze wyżej. Teraz widzimy stację górną na Kasprowym z góry. No i znowu inny widok. Ładnie się to wszystko prezentuje. Marzenka odpoczywa. Plan był taki, żeby wejść na górę jeszcze. No i może wejdziemy na tą stację, albo i nie. A, idziemy. Idziemy? No pewnie. No to jeszcze idziemy na górę. Powolutku, bo to jest najważniejsze, bo są schody, ale trzeba uważać mimo wszystko. Jesteśmy pod samą stacją. Michaśka coś tam sprawdza. No ładnie tutaj jest. Trochę się wam powiem, zziajałem wchodząc po tych schodach. To się tak wydaje, że niby nic z tego, ale człowiek musi te 4 litery wnieść i to już jest ciężko. Marzena gdzie nam uciekła, tam siedzi przed nami, wam pokażę. O, gdzieś ją tam widzicie, taką czapeczkę różową. O, to jest Marzenka właśnie. O, macha nam. Dobra. Nie,
Ile nam jeszcze Michaśka zostało tu na górze? Nie, pół godzinki? Wiem. No, pół godzinki. I jedziemy w dół. No powiem wam, czas tu leci bardzo szybko. Zupa pomidorowa na takiej wysokości. Ale to jest tradycja tutaj. Tak. Tylko, że zawsze jedliśmy tam na tym balkonie, tarasie, nie? No tam jest strasznie dużo się. No dlatego tam pusto jest. To jest najwyżej położona restauracja, jeżeli chodzi o wysokie góry. O Polskę w sumie. 959. No, także smacznego, do tego kompocik. Nie, nawet nie, jaki ma smak. To jest taka nasza tradycja, nie? Tak, pomidorówka tu zawsze musi być. Była jeszcze kwaśnica do wyboru i żurek, ale stwierdziłem, że muszę zjechać na dół. A zupa z ryżem jak najbardziej wejdzie, smacznego. Dobra. No i jeszcze tak, wszyscy ciekawości, 63 zł za całe zamówienie, kompot 5 zł, a zupa po 15 zł, nie, po 16 zł. No to cena ci powiem nawet taniej niż na dole. Tutaj też trzeba wliczyć te koszty, nie? No ale właśnie tu jest tańsza zupa niż na dole, w Zakopanem. No tu jednak trzeba towar przywieźć. No i miejsce w sumie, wiesz, mają monopol, bo tu nigdzie nie kupisz. Chyba, że swoją przywiedziesz zupę. A zupa, powiem wam, naprawdę smaczna, nie? Tego makaron, nie makaron, tylko ryżu jest tak na wypasie. Nasz pobyt na Kasprowym dobiega końca. Stanęliśmy w kolejce do kolejki. Jedziemy w dół. I idziemy w kierunku naszego hotelu, słuchajcie, rozpakować się, ponieważ tak jak wiecie, zabrałem bluzy, inne rzeczy, parasole, więc stwierdziłem, że nie ma sensu tego dalej nosić, trabanić, więc zaniesiemy do auta i potem wyruszamy w centrum. Idziemy koło tej nowej budowli, gdzie tam budują za hotelem. Wchodzimy sobie w ten szlak i dochodzimy. Jakie ustalenia. Kupujemy bilet do Tatrzańskiego Parku i idziemy. Dolina Białego idziemy. Prosto przed siebie. No, czyli wiemy, gdzie to idziemy. Tak, dzisiaj pogoda była super. Nie, pogoda dopisała i powiem wam, że ja sprawdzałem osobiście 3 różne portale internet, znaczy informacyjne. Na każdy miał padać. No, taka była normalnie rozkmina. Coś komuś nie pykło. Myślę, że pan Wasilewski znowu się przejechał z Lekrza. Bo na TVN24 też było, że będzie też. No chyba, że burza przyjdzie. No to wiecie, burza no, może wczoraj być. Była w nocy burza. Znaczy nawet jakby się poszli na basen, to była. I nawet po, no, po burze jeszcze był dosyć długi opad, nie? No, ale może zawsze twierdzić, że po burzy jest długi opad. Nie wiem. Ja tak nie mówiłam. Weź mi tutaj. W domu tak nie, na przykład. Proszę bardzo. Kawusia wpadła. Bardzo dobra flat white. Marzenko, jadłaś jabłecznik, ale tak. Popatrzcie, gdzie jak ustawiony widelczyk. No i znowu wyjdzie na to, że to ja zjadłem ja tą się szarlotkę. Bo ja powiem wam, bardzo dobra. Bo ty powiedziałeś, że... Fotka zrobiona, coś tam z tyłu leci, nie wiadomo co tam, już nie patrzę. A wracając do szarlotki, powiem że wam, że naprawdę pyszna. Jabłka potarte, rewelacja. Ostatnio jak byliśmy... To jest fala gąsienicowa, no. Dolina. No, fala gąsienicowa dolina. Słuchajcie, tu już jakieś plany są dalekosiężne, jakaś hala gąsienicowa nawet. Ale fajnie by było też, że na jesień, nie, sobie wpaść, ale nie ma jak, no i nie ma jak. No, jesień odpada całkowicie, bo w tym roku wszystko tak ładnie się jak składa. Jak babcia to słyszy tu. Tak. Nie, najbliższe, jak dobrze pójdzie, wiecie, jak podają, jak dadzą możliwości, no to już trzeba dojechać. No to jest, zostają ferie, taka jest prawda. No i... Na wiosnę, egzamin, 8 klas, jeszcze w tym roku można, znaczy w przyszłym roku, w tym szkolnym no, co będzie. No ferie, ja cię kręcę, no. Ale babcia Basia już jest przygotowana, ona myślisz? Dobrze wie. Tak, mentalnie? Już jest przygotowana do ferii, mentalnie przynajmniej. Myślisz? Mm. A przed feriami nic? Sylwester? A no co, pewnie co, niektórzy teraz zdziwieni, czemu oni już są w pokoju.
No powiem wam, że nie mieliśmy takiego planu, tylko chcieliśmy zostawić bluzy w aucie, ale skoro byliśmy już praktycznie w hotelu, no bo na parkingu, to stwierdziliśmy, dobra, idziemy do pokoju, trochę się, wiecie, tak odświeżyć, przebrać. Marzenka już gotowa, też na mnie czeka. Idzie. I teraz popatrzcie, jak pięknie widać jeszcze góry o tej porze. Ktoś mnie zamknął, widzicie? Marzenka. Piękne pasmo tam biegnie. Niesamowicie to widać w tym słońcu. Dobra, to idziemy. Potem jeszcze spacer, jakiś basenik. No i dotarliśmy na miejsce. Jak już widzicie za mną, wiadomo gdzie jesteśmy. Nagrywaliśmy tu odcinek, a dzisiaj wybieramy coś na obiad, ale już nie będzie tak na bogato, myślę. Ja przynajmniej wchodzę w drugie danie tylko. I szczerze powiem, to nie wiem, czy wejść znowu w rybę strąga, chociaż jest jeszcze stek z łososia z pieca, o, z ryżem. No nie za bardzo mi ten ryż leży na wątrobie, z fasolką na śmietanie, z tymiankiem. Nie wiem, co wybiorę, to wam oczywiście pokażę, a dzisiaj tak przy okazji tu jest kapela, grają, chociaż teraz mają przerwę, no, ale jak zagrają, to na pewno wam nagram kawałek, żebyście mogli też poczuć ten klimat, bo to jest miejsce, gdzie czuć ten klimat górnie. Zdecydowanie. Przez strój, zbiór obsługi kelnerski, no i jak dzisiaj jeszcze jest ta kapela, co to faktycznie... Postawiłem na steka, jak widać, z pomidorami, z ziemniakiem, z serem, to dokładnie ten sam ziemniak był ostatnio do rybki. Do tego jest sos z sera, zapomniałem jaki. Nie. Z tego niebieskiego. No właśnie. Blue, no. A u Marzenki, proszę bardzo, rolatki drobiowe, nie? Faszerowane osypkiem, no i frytki. I do tego zestaw surówek, także... Taki obiad się wpada, a tu muzyczka bardzo fajnie przygrywa, że myślę, że będzie smakowało jeszcze lepiej, smacznego. Obiadek zjedzony i jeszcze szybka wizyta w sklepie z minerałami. Nie wiem, czy tam dziewczyny się kupują. Jesteś duży, już wam pokazuję. Nie wiem, co tu wybiorą ciekawego. To jest ładne. Co? Aha, no ładne, ładne. No i one są wszystkie. I tylko kupiłaś? Znaczy w Zakopanem? Ale ja wam sobie pokażę coś innego. To jest akurat stojący tu oka z lwa afrykańskiego. Padł w polskim z przyczyn zdrowotnych. Popatrzcie, jaki piękny kotek. Coś niesamowitego. No super. Tak się prezentuje. Zakupy zrobione. Nie wiem, czy Marzenka ci pochwali, co kupiła. Ale we vlogu pokażę. O, we vlogu. A vlog kiedy będzie? Piątek. O, piątek. A my teraz idziemy na taki wieczorny spacerek. Oczywiście tradycyjnie zakończymy go herbatką. Ale czy będzie miętusia, to nie wiem. Chociaż bardzo chcielibyśmy z Michaśką, nie? No. A jak nie, to będzie chyba herbatka mnicha, czy coś takiego, nie? To jest na zielonej herbacie robione. Tak. Tylko to jest z tym, z imbirem. Nie wiem, jak na zimno będzie smakował, ale powiem wam, że spróbuję tym razem. Ale one są na zimno, bo tak, to tak. Ale też można wyjść na ciepło. Można, ale jakoś jest tak ciepło, że nie ma sensu na ciepło. A teraz w ogóle przyszedł LCB, że mają być silnopady, tak? I burze z gradem dzisiaj. Nie dzisiaj, 22? No. To dzisiaj. Powiem wam, że wczoraj tak było. O tej godzinie już padało chyba, nie? Troszkę. No, coś koło tego. O 22. Także my teraz idziemy, podążamy, bardzo miło się idzie, się zrobiła. Jest bardzo przyjemnie. Nie powiem, że chłodno, ale tak, no nie wiem, jak określić to.
Idealnie. Idealnie. Chłodek wieczorny taki. Ale Marzenka nie w ciemnościach. Nie, ale tak przyjemnie no jest. Nie, to już za godzina. Przyjemniej koniec, na tym skończmy. No. Także idziemy, trochę kilometrów zrobimy. I jestem ciekawy, ile nam się dzisiaj uda zrobić kilometrów, bo jak na razie powiem wam, wynik był bardzo słaby. 9 kilometrów tylko. No. To jak na nas to było słabo. Dobra, idziemy. Ale jeszcze idzie. Ale już jest taki, powiem wam, klimat jak zimą trochę, jak szliśmy, nie? Ciemno, smutno. A w sumie dopiero ta godzina jest. No, 8:30, a tak jest. O. Przyszły nasze mintusie. Ciekawe, bo Michaśka mówi, że kwas. Znaczy nie kwas, a teraz widzę trochę orzeźwiająca. Widzę to, że na ciebie była taka słodsza. Nie, dobra. Czuć wyraźnie miętę. No kwaśne cytryny też jest, ale bardzo dobra. Nie smakuje ci. No bo wiecie, ta, która była wczoraj czerwona, wie, chyba słodziutka. Poprzednia co Michaśka miała, co ty miałaś? Pyszna chyba. Pyszna, też była słodka. Trochę mniej, a ta jest taka kwaskowa, ale bardzo dobra. Dzisiaj mięta doszła. Także poczęstuję Marzenkę. Chociaż Marzenka nie... A to jest na zielonej herbacie w ogóle, stąd ten kolor. Kolor taki, no nie, słaby, ale smak dobry. I chyba o to chodzi. Bardzo dobra. No. Także miętusie wpadły i może kończymy z Michaśką. Przy herbatce na zimny dzień. Chociaż my się jeszcze będziemy na pewno widzieć. I to chyba nie raz. Dzisiaj krupówki nocą, ale z dołu. Idziemy powoli już do hotelu. No i zapadła decyzja, że dzisiaj na basen już nie idziemy, bo jest późno. A jeszcze muszę tak zmontować dla was film na kanał Gotujemy, Smakujemy. Jutro się pojawi. Jeszcze muszę zmontować daily vloga z tych dwóch, co teraz dni było. Także dzisiaj basen sobie odpuszczamy, jutro to nadrobimy. Także idziemy. Ludzi, powiem wam, jeszcze jest no sporo. Także widać, że się wszyscy dobrze bawią. I o to chyba chodzi. Wróciliśmy do pokoju. Teraz bierzemy się za ogarnianie. Patrzę tu, wiecie, podglądam. Ale nie ma nikogo obok. Tu mamy chyba sąsiadów po tej stronie, naprzeciwko. Marzenka już tam szykuje. Słyszę kąpiel, tak? Co ty mówiłaś? Ty mówiłaś coś? Mam zieloną. Róża i herbata. No to ja biorę róża, pachnie. Różę. No bo jedzie, weź sobie ty jaką chcesz, ale... Nie, ja zieloną herbatę. No to ja różę, bo ja wczoraj miałem chyba zieloną. I tego nie lubię. A to się musi przewietrzyć. Życie, słuchajcie, kochani, życie, zwykłe tak? życie. Tak, każdy nie tak robi, tylko że niektórzy tego nie pokazują. Wystawki po prostu i wszędzie w domu też to jest. Tak samo jak wszyscy korzystamy z tego tam, wiecie, co jest za tym ścianką. Bo gdybyśmy... Życie. Ale śmieszne. Dobra, to ja sobie już napuszczam wodę. Trochę jej poleci. Zawsze w wannie sobie wezmę jeszcze do czytania moją książkę. Sekret sióstr. Kończę thriller. Bardzo fajny i przyjeżdżam do domu, biorę następne. A że nakupiłaś tego? We vlogu pokazywałam wam te książki, także tam zabieram się za kolejne czytania. Biorę czytadła. Także, i napiję się koniecznie herbaty gorzkiej. Powiem wam, że wracaliśmy teraz, a wróciliśmy dosłownie z 10 minut temu. No to jakieś błyski na niebie, ale nad naszymi głowami znaleźliśmy gwiazdy, więc gdzieś te błyski... Przechodzi gdzieś. Oddali, może bokiem przejdzie. Na jutro mamy plany. Żeby pogoda jakoś uda. Tylko pogoda się udała. No i tak naprawdę jutro jest ostatni dzień naszego takiego całodniowego pobytu tu, nie? No niestety, bo wszystko się kończy kiedyś. Wyjeżdżamy, no ale właśnie po to się kończy, żeby można było znowu zatęsknić za tym i znowu gdzieś tam, nie? Powspominać albo i o to chodzi, ale jedno się kończy, żeby mogło zacząć się drugie też, cóż nie? Za wywód na noc. Taki filozoficzny bardzo. Dobrze, jeszcze trochę. Także ja biorę zieloną kulę, idę jeszcze przed... kąpielą zaparzę herbatę. Marek, chce herbatę? Ja robię herbatę. Michasia, no. Chce? Herbatę? Herbatkę? A tam w tle leci ten Sopot. A ja wam jeszcze pokażę tu, bo myśmy kupili kulę, ale tak przy okazji, z tym się pierwszy raz spotkałem, że w hotelu, zgasz na chwilę wody, że w hotelu prócz standardowych kosmetyków, jakiś tamten, podają nawet sól do kąpieli i ja nawet nie wiem, czy by dzisiaj się nie skusić na tą sól do kąpieli, bo mnie bardzo ciekawi. Także takie cudeńko. Taki zestaw jest tutaj podany. To my się z wami już powoli żegnamy. Życzymy wam miłego wieczoru.
Dobrej nocy, Marzenka. Nie, ale zwykłą. Nie? Ja zwykłą piję, ja zwykłą, tak. Ja owocówek nie lubię zresztą. Dobra, Ceylon. Sir Williamsa ci zrobię. I teraz słuchajcie, akurat mi się wyświetliło takie pytanie. Czemu akurat Zakopane? W maju teraz? Ba, Zakopane będzie ferie, będzie w maju. Bo lubimy Zakopane, no co ja na to poradzę. Ale jeszcze wam powiem, zdradzę wam tajemnicę, że na zakończenie wakacji znowu będziemy w górach i to nie będzie Zakopane, i to nie będą Tatry, ale to będzie Polska. I blisko nas. I blisko nas. Także. No ale gdzie to zobaczyć się oczywiście. A Zakopane to lubimy, no co ja na to poradzę. Zakopane. Tak jak lubimy co? Trójmiasto. Wakacje bez Trójmiasta to nie wakacje. A jak zimą jest fajnie w Zakopcu, no na tych szlaczkach. To znaczy, no już jest gorzej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to trzeba być na raczkach przygotowanym, nie? A my raczków nie mamy. Na raczkować można, no wiecie. No, ale no, jest jak jest, lubimy. Także lubimy Zakopane, dlatego tu dosyć często jesteśmy, a że nie mamy tak daleko jak nad morze, no więc wykorzystujemy to. Częściej. Bo gdybym miała blisko nad morze, to na pewno bym tam była częściej. Jeszcze dodając to, że nie byłam nad polskim morzem właśnie w takim okresie zimowo-wiosennym. A ja wam powiem coś innego. A bardzo chętnie bym tam pojechała. Ja wam powiem, że ja nad morze dopiero zacząłem jeździć w wieku około 20 lat, więc ja mam do nadrobienia całe dzieciństwo swoje. Bo jako dziecko byłem raz w Łebi, jak się nie mylę, miałem wtedy ospę. No, to byłeś. Miałem ospę i siedziałem całe 2 tygodnie nie, w pokoju no ja zaciemnionym. To były moje całe wizyty w tym. Nie, ja byłam jako dziecko z rodzicami nad morzem, Międzyzdrojach, Świnoujście, także no, ale to się tak wiecie, no. A ja zakochałem się w tym, w Trójmieście, no i miłość trwa i trwa, Zakopane trwa i trwa. Dobra, dobranoc, do jutra. To ty jesteś kochliwy bardzo. Ale stały w uczuciach. I to się liczy. Dobra, to dobranoc, do jutra, pa, pa.